Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Witam redaktorów naszych barwineckich portali, pana Jacka Słomkę, pana Radosława Szajdę, którzy za pośrednictwem swoich mediów będą przekazywali informacje z dzisiejszego naszego spotkania. Szanowni Państwo, z nadzieją po miesiącach wakacyjnych patrzyliśmy na okres jesienny z taką nadzieją, że być może druga fala epidemii COVID-19 nas nie dotknie. Niestety stało się inaczej. W tej chwili jesteśmy w reżimie sanitarnym w związku z kolejnymi obostrzeniami związanymi z kolejną falą zachorowań. Zgodnie z ostatnimi wytycznymi bezpośrednio obostrzenia, które dotykają Barlinka i całej gminy, w tym naszych mieszkańców, w szczególności będą dotyczyły placówek oświatowych. Zgodnie z informacjami od poniedziałku wszystkie szkoły podstawowe, szkoły średnie będą pracowały zdalnie. Bez zmian będą funkcjonowały barlineckie przedszkola i żłobek. W tej chwili jesteśmy w stałym kontakcie z instytucjami, które kierują bezpośrednio zarządzaniem kryzysowym związanym ze stanem epidemii w skali całego kraju. Jesteśmy w kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarno-Epidemiologicznym, z Wydziałem Zarządzania Wojewody Zachodniopomorskiego i postępujemy zgodnie z wytycznymi, które każdego dnia spływają do Urzędu Miejskiego. Wszystkie instytucje gminne dostosowały się do zaleceń, które wynikają z poszczególnych obostrzeń. Jeśli chodzi o reżim sanitarny, zgodnie z prośbą, zaleceniami pana premiera, również i ja apeluję do naszych mieszkańców, ażeby ograniczyć nasze kontakty bezpośrednie do minimum. Jeżeli występuje konieczność przemieszczenia się, wyjścia na ulicę, to ażeby załatwiać wszystkie sprawy najpotrzebniejsze. Proszę również o pomoc wszystkich młodszych w stosunku do osób najstarszych, naszych seniorów, tak ażeby w sposób szczególny chronić najstarszą część naszego społeczeństwa. Jeśli chodzi o stan epidemii i obostrzenia z tym związane, również jesteśmy przygotowani pod względem zdrowotnym. Od kilku tygodni w Barlinku funkcjonuje punkt pobrań wymazów na COVID-19, tak zwany drive-thru. Dotychczas ten punkt funkcjonował codziennie przez 7 dni w tygodniu, przez 2 godziny. Ostatnio czas pracy został zwiększony do 4 godzin i zgodnie z informacją, którą otrzymałem od pana prezesa Barlińskiego Szpitala, w tej chwili ten punkt pobrań obsługiwany jest przez żołnierzy Wojsk Ochrony Terytorialnej. W Barlinku zostały wydzielone 4 łóżka jako tak zwane izolatorium zgodnie z decyzją wojewody zachodniopomorskiego, a w ostatnich dniach dodatkowo zostały utworzone łóżka dla osób zarażonych w ilości 7. Szpital funkcjonuje w reżimie sanitarnym, nie ma bezpośredniego kontaktu. Trzeba zgłaszać się w pierwszej kolejności telefonicznie, ewentualnie przez domofon i zgodnie z zaleceniami postępować poprzez przejście przez tak zwany triaż. Jeśli chodzi o pomoc osobom potrzebującym z terenu gminy Barlinek, gmina Barlinek stała się uczestnikiem rządowego programu Wspieraj Seniora, który skierowany jest dla osób powyżej 70 roku życia. Jeśli chodzi o gminę Barlinek, w Barlinku zgodnie z danymi ewidencji ludności zamieszkuje 2149 obywateli powyżej 70 roku życia. Jeżeli Państwo jesteście w potrzebie, macie problem ze zrobieniem zakupów, proszę o to, żeby zgłaszać się bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, ewentualnie przez infolinię w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów i taka pomoc wszystkim Państwu będzie udzielona. Gorąco apeluję do naszej najmłodszej części społeczeństwa, do młodzieży,
ażeby również i oni ograniczyli swoje kontakty bezpośrednie. Zdaję sobie sprawę, że nie można cały dzień przebywać w domu zamkniętym, ale jeżeli spotykacie się na świeżym powietrzu, to ażeby wasze spotkania były ograniczone zgodnie z obostrzeniami tylko do 5 osób i w miarę możliwości, żebyście ograniczali wasz kontakt bezpośredni z dziadkami, z seniorami w waszych rodzinach czy ewentualnie znajomych. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom służb gminnych, które bezpośrednio zaangażowane są w walkę z epidemią COVID-19, w tym pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, strażnikom, druhom, strażakom, harcerzom, wszystkim wolontariuszom. Szanowni Państwo, o tym już mówiłem, dyskutowaliśmy wielokrotnie przy okazji pierwszej fali pandemii, która pojawiła się wiosną, jeśli chodzi o sytuację finansową gminy. Na bieżąco analizujemy tę sytuację. Mam nadzieję, że w przypadku gminy Barlinek nie dojdzie do takich sytuacji kryzysowych, gdzie będzie konieczność na przykład wyłączania oświetlenia ulicznego czy ograniczania wysokości wynagrodzenia wszystkim pracownikom jednostek gminnych. Zdaję sobie sprawę z trudnej sytuacji barnieckiego biznesu i przedsiębiorców prowadzących swoje działalności. Szczególnie w ostatnich tygodniach lockdown decyzją premiera podjęty w stosunku do działu gastronomii, turystyki, działu fitness, siłowni, a zgodnie z ostatnią informacją zawieszeniem funkcjonowania hoteli. Jestem w stałym kontakcie z przedsiębiorcami barnieckimi w tej branży. Jesteśmy po rzeczowej, merytorycznej dyskusji. W tej chwili będę przygotowywać projekt uchwały, który będę chciał skierować w trybie nadzwyczajnym do Rady Miejskiej, tak ażeby w tym okresie ostatniego kwartału za miesiące październik, listopad, grudzień ulżyć, jeśli chodzi o podatki od nieruchomości. W odpowiednim czasie będę konsultować ten projekt uchwały, tak ażeby była znajomość problemu i żeby obligatoryjnie, jeżeli Rada Miejska oczywiście wyrazi zgodę na moją propozycję, ulżyć w tej działalności. Jeśli chodzi o plan realizacji budżetu gminy Barlinek na rok 2020 i realizację inwestycji, które były zaplanowane w budżecie, większość inwestycji realizujemy bez zakłóceń. Zgodnie z wcześniejszymi moimi decyzjami i decyzjami Rady Miejskiej realizowaliśmy inwestycje, które mają wsparcie zewnętrzne ze środków unijnych czy z budżetu państwa. W czasie przesunęliśmy realizację tych inwestycji, które były finansowane bezpośrednio z budżetu, aczkolwiek nie dotyczyła ta decyzja wszystkich inwestycji. I podsumowując ten czas, który za nami, 10 miesięcy bieżącego roku, no chciałbym poinformować ci mieszkańcy, którzy przemieszczają się czy mieszkają w pobliżu tych inwestycji, które realizowaliśmy, ale do wiadomości wszystkich mieszkańców naszej gminy chciałbym poinformować, że zakończyliśmy realizację uzbrojenia strefy inwestycyjnej. Drugi etap w Barlinku to jest przy ulicy Szosa do Lipian poprzez wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Przebudowaliśmy albo wybudowaliśmy ulicę Marii Konopnickiej na terenie Górnego Tarasu, drogę Dzikowo-Pustać. W tej chwili jesteśmy w trakcie odbioru przebudowy drogi prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 151 do Brunek. Została wybudowana i odebrana kanalizacja deszczowa ulicy Sportowej. W tej chwili trwają prace przy przebudowie ulicy Chopina od skrzyżowania z ulicą Szosową do skrzyżowania z ulicą Moniuszki. Zgodnie z naszym planem ta inwestycja ma zakończyć się w połowie 2021 roku. Po przebudowie, remoncie w tej chwili przy ulicy Jeziornej, po dawnym liceum ekonomicznym, funkcjonuje zgodnie z planem pracy Urzędu Miejskiego Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności oraz Centrum
wsparcia rodziny. I gorąco zachęcam, żeby w miarę możliwości przy wszystkich obostrzeniach te osoby, które mają sprawę do załatwienia, kontaktować się przede wszystkim telefonicznie i w miarę możliwości umawiać się z pracownikami odpowiedzialnymi w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności, tak ażeby nie tworzyć tłumów praktycznie we wszystkich biurach funkcjonujących w strukturze Urzędu Miejskiego. Zgodnie z planem wdrażamy zachodniopomorski program antysmogowy. Przypomnę tylko, że w ramach tego programu przez najbliższe 3 lata wnioskodawcy będą mieli możliwość otrzymania grantu na wymianę pieców oraz na termomodernizację. Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim w tym czasie w Barlinku będzie możliwość wymiany 150 pieców oraz ponad 40 termomodernizacji. Zachęcam wszystkich naszych mieszkańców, ażeby składać wnioski w tym zakresie. Drodzy Państwo, zgodnie z moimi kompetencjami wnioski przedsiębiorców, tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, rozpatrujemy na bieżąco i w miarę możliwości i moich kompetencji staram się zawsze wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Pracujemy bardzo intensywnie nad przygotowaniem projektu budżetu gminy Barlinek na rok 2021. Mam nadzieję, że założenia, które sobie przyjęliśmy, a one wynikają z informacji, które co roku gmina Barlinek otrzymuje od ministra finansów i założeń dotyczących subwencji do budżetu gminy, uda nam się wykonać te założenia i bez problemów, maksymalnie ograniczając nasze wydatki, w szczególności bieżące, uda się bezpiecznie przejść przez rok 2021 z taką nadzieją, że pandemia, która wszystkich nas dotknęła, będzie się stabilizować i będziemy mieli coraz mniej zachorowań. To, co również jest bardzo ważne, w ostatnim czasie gmina Barlinek otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu inwestycji lokalnych w kwocie prawie 4 milionów złotych. Wartość 4 milionów złotych wynika z planu, który gmina Barlinek przyjęła sobie, jeśli chodzi o realizację inwestycji gminnych, tych, które mamy w roku bieżącym i w kolejnych latach, oraz z możliwości finansowych. Te środki są przeznaczone jako pokrycie wkładu własnego we wszystkich inwestycjach, które mamy do wykonania do końca 2022. 4 miliony złotych nie mogą być wydatkowane na wydatki bieżące, takie jak na przykład wynagrodzenia i bieżącą działalność komunalną, jak utrzymanie zieleni, porządek, gospodarkę komunalną, czy na przykład oświetlenie uliczne. Inwestycje, które planujemy do wykonania w roku 2021 i plan tradycyjnie w Barlinku od kilku lat mamy bardzo ambitny. W większości, to jest 80% inwestycji, ma dofinansowanie. Dodatkowo wystąpiłem z wnioskiem na 8 inwestycji w ramach planu rządowego kolejnego wsparcia, tak zwanego COVID-2, inwestycji lokalnych. Czekamy w tym momencie na informacje od pana wojewody, jakie inwestycje w roku 2021 i kolejnych latach uzyskają takie dofinansowanie. Dodatkowo wystąpiłem z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy ulicy Kościuszki na tak zwanym osiedlu Siedlung w Barlinku. Mam nadzieję, że i na te inwestycje, wzorem inwestycji przebudowy ulicy Chopina, wcześniej Moniuszki, drogi z Dzikowa do Pustaci, uda nam się otrzymać dofinansowanie i zgodnie z planem wykonać tę inwestycję. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony. Jeżeli będą panowie redaktorzy mieli jakieś pytania, to odpowiem na każde pytanie. Kończąc tę część naszego spotkania, chciałbym poinformować wszystkich naszych mieszkańców, że z uwagi na stan epidemii, wzorem
majowego, święta Konstytucji 3 maja, również najbliższe Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada nie odbędzie się tradycyjnie, tak jak w Barlinku się odbywa, zgodnie z obostrzeniami, odbędzie się o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny msza w intencji Ojczyzny. Natomiast bardzo symbolicznie w wąskim gronie na skwerze Marszałka Piłsudskiego pod kamieniem poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu zostaną w imieniu wszystkich mieszkańców złożone wiązanki kwiatów i proszę o łączność duchową wszystkich naszych mieszkańców w tym święcie, a wszystkim Państwu życzę dużo, dużo zdrowia. Proszę, jeżeli Panowie redaktorzy macie pytania, to na nie odpowiem. Pan redaktor Jacek Słomka. Ja mam trzy, jeżeli można. Chodzi mi, czy gmina dysponuje takimi szczegółowymi danymi odnośnie, znaczy gmina, władze gminy dysponują szczegółowymi danymi odnośnie, ile jest zachorowań na terenie gminy, ile jest osób w kwarantannie, ile jest osób chorych. A na terenie gminy, nie mówimy o powiecie w tym momencie. Informacji szczegółowych nie posiadamy. W razie sytuacji kryzysowej pani inspektor powiatowa sanitarno-epidemiologiczna kontaktuje się bezpośrednio ze mną, ewentualnie z osobą wyznaczoną do pomocy w sytuacji kryzysowej. Ale rozszerzając moją informację, chciałbym poinformować, że jeszcze 3 tygodnie temu było duże zagrożenie ogniskiem zakażeń COVID-19 w 3 miejscach, instytucjach w Barlinku. Zagrożeniem były objęte zakłady Barlinek Inwestycje, firma Watex oraz Stowarzyszenie Pomocy Bratek. Z informacji, które mam od pani inspektor, w tej chwili takiego zagrożenia nie ma. Są pojedyncze przypadki zachorowań, natomiast ognisk zapalnych w Barlinku nie ma. W skali powiatu ilość zachorowań rozkłada się na wszystkie gminy naszego powiatu. Natomiast ilość zachorowań powiatu myśliborskiego w skali zachorowań województwa zachodniopomorskiego, która wzrasta praktycznie każdego dnia, jest niewielka. Również w porównaniu do ilości zachorowań, które są obserwowane w powiatach sąsiednich. Mam na myśli powiat pyrzycki i choszczeński. Proszę, drugie pytanie. Nawiązując do tego, że od poniedziałku w szkołach podstawowych rozpoczynamy naukę tą zdalną. Ja mam takie pytanie, czy gmina ma rozeznanie, ile brakuje na przykład sprzętu do tej nauki zdalnej? Nie chodzi mi o nauczycieli, a chodzi mi o uczniów. Bo no wiadomo, że jeżeli są 2-3 osoby w rodzinie, nie ma laptopów, nie ma komputerów. Wiem, że jakiś czas temu gmina kupowała komputery z funduszu, z jakichś tam pieniążków obcych, że tak powiem w cudzysłowie obcych. A jak to jest na dzień dzisiejszy? No bo znowu się okaże, że połowa tych, może nie połowa, ileś tam 10 dzieci, jakby później nie będzie w tym, w ogóle nie bierze udziału w tych naukach. I przychodzą do szkoły we wrześniu, czy tam w październiku, we wrześniu, się okazuje, że te dzieci, poprzednia była ta kwarantanna i tak dalej, ta nauka zdalna, że dzieci się nie uczyły, bo było tłumaczenie, bo nie mieliśmy na przykład komputeru, nie mieliśmy dojścia do internetu nawet, powiedzmy tam okrzydło i tak dalej, tam jest problem na przykład z internetem. Czy gmina ma jakieś takie rozeznanie, że brakuje na przykład tylu komputerów, nie będzie tych dzieci tylu brało udział w tej nauce, no bo nie mają jak. W pierwszym rzucie pandemii realizowaliśmy 2 projekty rządowe dotyczące zakupu laptopów, tak ażeby właśnie ten problem, o którym pan redaktor mówi, zminimalizować w naszej gminie. Zakupiliśmy prawie 100 komputerów, które zostały rozdysponowane wśród uczniów potrzebujących tego sprzętu i wśród nauczycieli. Z informacji, które mam od każdego z dyrektorów naszych gminnych szkół, w skali dużej nie ma takiego problemu, jeśli chodzi o dostęp do sprzętu i dostęp do internetu, tak ażeby był kontakt zdalny. Rzeczywiście są białe plamy na terenie gminy Barlinek, szczególnie w tych miejscach oddalonych od miasta, w terenie leśnym, gdzie nie ma zasięgu internetowego.
ale zgodnie z naszymi ustaleniami obowiązkiem nauczyciela prowadzącego jest dostarczyć materiał w postaci papierowej takiemu uczniowi, tak ażeby podstawę programową realizował zgodnie z planem. W przypadku gminy Barlinek, przynajmniej w pierwszym rzucie epidemii, bo o to dopytywałem wielokrotnie dyrektorów, czy znajdują się osoby, które nie są objęte nauką zdalną. Dyrektorzy mówili, że u nas takiego problemu nie ma. Znaczy, mam nadzieję, że od poniedziałku również taki problem nie będzie istniał. Oczywiście pojawi się problem z dziećmi najmłodszymi, tymi dziećmi, które nie mogą pozostać w domu, no ale zgodnie właśnie z wytycznymi rządu, podobno rodzice mogą przechodzić na zasiłek. Mam nadzieję, że tak to się będzie odbywało, oczywiście ze szkodą dla pracodawców. Nad tym ubolewam, pracodawcy też zgłaszają ten problem, no ale no niestety to jest siła wyższa i musimy postępować wszyscy zgodnie z obostrzeniami. Proszę, kolejne pytanie, panie redaktorze. Moje ostatnie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej padło tam gdzieś w czasie dyskusji, czy w czasie omawiania jednego z punktów, teraz powiem w cudzysłowie, że gmina dostała pieniądze covidowe. To jest to, o czym pan burmistrz mówił przed chwilą, te 4 miliony? Tak. To są te środki. No i przed chwileczką powiedziałem, na co te środki mogą być wydatkowane. Już w tej chwili wydatkowaliśmy kwotę prawie 500 tysięcy złotych, płacąc za faktury tych inwestycji, między innymi, o których przed chwileczką powiedziałem. Bo nie każda inwestycja może być sfinansowana z tych środków. Na przykład wspomniana przeze mnie inwestycja budowy drogi Dobrunek nie mogła być finansowana z tych środków. Także tutaj musimy być szczególnie ostrożni i w pierwszej kolejności pytamy zarządzających danym programem, jeżeli mamy wsparcie danych inwestycji, czy możemy sfinansować wkład własny właśnie z tych środków. Bo tam jest konkretnie ustalone na to tak. I na co nie wolno. Tak? Na co nie wolno, tak jest. Dziękuję. Panie redaktorze, czy ma pan pytanie? To bardzo dziękuję panom za obecność na tym spotkaniu i raz jeszcze wszystkich państwa mieszkańców gminy Barlinek pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Dziękuję.